Cześć, ja jestem Kuba. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w Pythonie 3. Dzisiaj zajmiemy się tablicami. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie omówić, to czym tablice są. Tablice to jest taka konstrukcja, która występuje praktycznie w każdym języku programowania. Czasami się trochę inaczej nazywają, ale koncepcja zawsze jest podobna. Tablice to jest coś, co się nazywa kolekcja, taka kolekcja prosta, jakiejś wartości. No i teraz to, co ja sobie tutaj napisałem, to array równa się, dalej są nawiasy kwadratowe, to jest kolekcja wartości liczbowych, czyli 4, 3, 2, 1 to są po prostu wartości liczbowe, całkowite, ułożone w jakiejś kolejności. No i teraz po co takie tablice w ogóle są? Jeżeli mamy jakiś zbiór danych, który tworzy logiczną całość, czyli te dane mają między sobą jakieś zależności, na przykład to są wasze oceny w szkole, jeżeli ktoś dostaje czwórkę, trójkę, dwójkę, jedynkę, później ma piątkę, jakąś szóstkę, może znowu trójkę, dwójkę i tak dalej, to nie chcielibyśmy tego rozbijać na oddzielne zmienne, bo wtedy trudno się tym operuje, no nie? A tak, używając tablicy, możemy sobie w prosty sposób w jednej zmiennej zapisać kilka wartości tworzących logiczną całość. I mniej więcej taka jest idea tablicy. Teraz, jak się taką tablicą posługiwać? Jeżeli chcielibyśmy wypisać wszystkie elementy w tej tablicy, używając funkcji print, no to mamy for na przykład element in array, czyli używamy pętli dla każdego elementu, czyli dla każdej z tych wartości w tablicy, czyli w zmiennej array, wypisz mi element na ekran. Super, wypisał. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tablicę, to jak się do takich elementów odnosić, jeżeli nie chcielibyśmy przejść przez całą tablicę, a tylko wypisać konkretny element. Na przykład, jeżeli chciałbym dostać tę piątkę tutaj, no to liczymy po kolei. Czwórka jest pierwsza, potem trójka, dwójka, jedynka i piątka. Piątka jest na piątym miejscu w tablicy. Ale ponieważ informatycy wymyślili numerowanie kolejności w takich strukturach danych jak tablice od zera, to nasza piątka będzie pod indeksem czwartym. Czyli ta czwórka ma numerek 0, indeks 0, trójka 1, dwójka 2, jedynka 4, wróć 3, piątka 4. Jak sobie napiszę print array i w nawiasie kwadratowym podam indeks jakiegoś elementu, no to mi go tutaj wypisało. Ok, kolejna rzecz, którą można zrobić z tablicami. Tablica to jest już trochę bardziej złożony obiekt, byt, niż typy proste, które poznaliście do tej pory. No i o programowaniu obiektowym opowiem trochę więcej w kolejnych odcinkach. Na razie musicie po prostu wiedzieć, że tablica to już jest obiekt. A z obiektami łączy się szereg funkcji, które można na tych obiektach wykonać. W poprzednim odcinku używaliśmy plików i do plików, no pliki to też są obiekty. Dlatego tam po kropce mogliśmy wpisać nazwę funkcji, która jest wywołana, która używa tego obiektu i coś z nim robi, tak jak na przykład zapis do pliku, jak na przykład odczyt z tego pliku. Tablice są o tyle fajne, że mają szereg funkcji, które są już zaimplementowane i pozwalają z tymi tablicami coś robić. Jedną z najbardziej przydatnych funkcji moim zdaniem jest funkcja sort, która pozwala nam po prostu jednym poleceniem posortować taką tablicę. No i teraz spróbujmy sobie wypisać funkcją print tablicę przed posortowaniem i po posortowaniu. I zobaczmy, jak to wygląda. Przed posortowaniem, no, jest nieposortowana. Wygląda dokładnie tak, jak ją tutaj zdefiniowałem. Po posortowaniu ma wartości poukładane w kolejności rosnącej. Kolejną rzeczą, którą z tablicami można zrobić, to policzyć, ile jest wartości
ile jest wystąpień danej wartości. Czyli ja chciałbym policzyć, ile jest dwójek. Ile dwójek. Uruchomię sobie to, dwójki są dwie. No i faktycznie dwójki są dwie. Co jeszcze można zrobić z tablicami? Można ją wyczyścić. Jeżeli sobie ją teraz wypiszę, to mamy pustą tablicę. Możemy też do tablicy coś włożyć bądź usunąć, używając funkcji insert, remove. Tablicę można też odwrócić, czyli teraz mam posortowaną tablicę. Ja sobie tutaj usunę to czyszczenie, usunę też wypisywanie dwójek. Mam odwróconą tablicę, czyli teraz miałem posortowaną tablicę w kolejności rosnącej. Po jej odwróceniu mam ją posortowaną w kolejności malejącej, czyli po prostu zamieniłem kolejność elementów w tablicy. Ostatnią rzeczą, która myślę jest dosyć przydatna z tablicami, to sprawdzenie długości takiej tablicy. I do tego służy funkcja len. Do funkcji len przekazujemy taką tablicę i ta funkcja nam zwróci rozmiar tablicy. W tym przypadku rozmiar to 8. No i teraz po co nam jest taki rozmiar? Załóżmy, że chcielibyśmy policzyć średnią arytmetyczną z tych ocen. No to jak to zrobić? Po pierwsze, sumujemy te elementy, czyli robimy sobie zmienną suma równa się 0 i teraz w pętli suma plus równa się element. Tak, czyli do tej sumy dodajemy wszystkie elementy. Na koniec suma dzielimy przez ile elementów, czyli przez rozmiar tej tablicy i wydrukujemy sobie suma. W zasadzie to powinna być już średnia, tak? I tutaj równa się suma przez ile elementów. Uruchomimy 3,25. Ktoś miał całkiem ok, średnią ze swoich ocen w szkole. Podsumowując, tablice to obiekt, czyli to już nie jest typ prosty, ponieważ to jest obiekt, można na rzecz takich tablic wykonywać pewne funkcje, używając kropki i nazwy funkcji. Tablic używamy po to, żeby w logiczny sposób przechowywać jakąś grupę danych, które mają ze sobą jakiś związek w jednej zmiennej, a nie w kilkunastu, kilkudziesięciu różnych zmiennych. No i takie tablice można sortować, odwracać, usuwać z nich elementy, dodawać elementy. To jest taki gumowy pojemnik na nasze dane. Możemy do niego dorzucać coś nowego, możemy z niego usuwać. No i to tyle. Mam nadzieję, że zapamiętaliście, czym są tablice. Będziemy do tego na pewno jeszcze wracać w kolejnych odcinkach, bo na tablicach opiera się naprawdę bardzo dużo logiki związanej z przetwarzaniem danych. Nie chodzi o to, żebyście już po tym odcinku byli mistrzami z używania tablic. Chodzi o to, żebyście zrozumieli koncepcję, a używania tablic w praktyce będziemy uczyć się jeszcze w kolejnych odcinkach. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nauczyliście się, czym są tablice. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.